Chwała Panu Bogu. Witam Was w tym cudownym imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Jego imię na tym miejscu i w naszych sercach będzie uwielbione. Życzę Wam, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, właśnie, aby ten pokój, o którym słyszeliśmy, aby to szczęście, ta błogość wypływająca z Bożej obecności, społeczności naszej z Nim, aby wypełniała nasze serca. Tak krótko chciałbym podzielić się Słowem Bożym, kilkoma myślami, które się zrodziły we mnie. Miejsce, które będę odczytywał, jest, myślę, dobrze nam znane, jest zapisane w drugim liście świętego Pawła do Tesaloniczan. Jest to drugi rozdział i od 7 wersetu chciałbym odczytać kilka tych miejsc. I Słowo Boże mówi, drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział od 7 wersetu. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienia, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Drodzy bracia, drogie siostry, wersetem, na którym tak szczególnie dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, na którym chciałbym położyć nacisk, jest werset 11, który apostoł Paweł przez to słowo pokazuje nam pewną rzecz, pewną prawdę, która dzieje się w życiu każdego człowieka. Ale kiedy patrzymy na to miejsce, apostoł Paweł pierwszą rzeczą, o której mówi, którą podkreśla, pokazuje nam, że ta moc nieprawości, ten nieprzyjaciel, on cały czas działa. Od tego momentu, kiedy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, kiedy oddał swoje życie, kiedy przez moc Ducha Świętego założył swój Kościół na tej ziemi, to się nie zmieniło. Jedynym celem naszego przeciwnika, przeciwnika naszych dusz, jest zniszczenie nas. Pozbawienie nas społeczności z Bogiem, oddzielenie od niej, jest nas wyrwanie właśnie z ręki naszego Boga. Wszystko, co robi, wszystko, czego chce w naszym życiu, to pozbawić nas społeczności z naszym Panem. Jego działania, jego dążenia mają jeden cel, aby zniszczyć człowieka wierzącego, aby pozbawić go radości, pozbawić go pokoju. I apostoł Paweł pokazuje i mówi, że ta moc nieprawości, ona działa. Musimy o tym pamiętać, że jesteśmy cały czas tak jakby pod ostrzałem, że jesteśmy cały czas pod presją, pod naciskiem. Kiedy patrzymy na ten świat, na tą rzeczywistość, która nas otacza, to nasuwają się takie proste spostrzeżenia. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Tu nie ulega, to nie ulega wątpliwości. Naszym jedynym ratunkiem, naszym jedynym takim pewnym fundamentem jest Słowo Boże, Jezus Chrystus. Jest nasza społeczność i przebywanie w Duchu Świętym. I apostoł Paweł poucza nas i pokazuje nam pewną prawdę, że jeżeli nie trwamy w prawdzie, jeżeli nie przyjmujemy miłości prawdy, to jest pewne niebezpieczeństwo. My wszyscy, którzy żyjemy, którzy czytamy Słowo Boże, rozumiemy, że jest możliwość, że człowiek wierzący może być zwiedzony. O tym mówił Pan Jezus do swoich uczniów, kiedy pytali Go się, jaki będzie znak Jego przyjścia, jakie będą te czasy ostateczne. I Pan Jezus objawia im. Pierwszą rzecz, którą podaje i o której my jesteśmy świadomi, mówi o zwiedzeniach. Że przyjdzie wielu, którzy będą się powoływać na autorytet, na Słowo Boże, na Jezusa Chrystusa i będą wprowadzać zwiedzenia, nauki, które nie będą zgodne ze Słowem Bożym. Ale to miejsce, apostoł Paweł pokazuje nam,
jeszcze jedną rzecz. Pokazuje nam, że kiedy człowiek nie umiłuje prawdy, kiedy człowiek nie trwa w prawdzie, nie szuka Bożego oblicza, to jest takie niebezpieczeństwo, że Pan Bóg zsyła na niego omamienie. Myślę, że ciężko jest nam to w jakiś sposób zaakceptować, przetrawić, ale Słowo Boże i apostoł Paweł przestrzega, jeżeli nie umiłuję prawdy, jeżeli nie będę chodził w prawdzie, jeżeli jej nie będę szukał, nie będzie to moim celem i pragnieniem, to Pan Bóg dopuści. Dopuści, że zacznę wierzyć kłamstwu, że zacznę przyjmować te rzeczy, które nie są z Bożego Ducha, które nie są z Bożej prawdy. Kiedy nie jestem ugruntowany na Słowie Bożym, kiedy to Słowo nie jest fundamentem, nie jest dla mnie wyznacznią, nie jest tym kanonem, nie jest tym wyznacznikiem, tą miarą wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, mojego zachowania, postępowania, mojego uwielbiania, przebywania w Bożej relacji, społeczności z Bogiem. Jeżeli to Słowo nie jest wyznacznikiem, to mogę dopuścić do siebie, że zacznę wierzyć kłamstwu, zacznę wierzyć rzeczom, które nie są zgodne z tym Słowem. I Słowo Boże nas przed tym przestrzega. Pokazuje nam tą prawdę, ostrzega nas. My pamiętamy tą sytuację z narodu izraelskiego. Kiedy myślałem o tym, przypomniała mi się ta sytuacja z życia narodu izraelskiego, kiedy jest to historia proroka Michasza, króla Achaba, kiedy Pan Bóg chciał zwieść Achaba i my widzimy tą, pamiętamy tą sytuację, rozmowę, która się odbywa w niebie, kiedy Pan Bóg zadaje pytanie, w jaki sposób zwiodę, w jaki sposób oszukam Achaba. I tam trwa narada i w pierwszej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale jest opisane to miejsce, ten czas, że jeden z tych duchów mówi, że ja wejdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach tych proroków. I Pan mówi, tak, tak go zwiedziesz, uczyń to, idź to uczyń. I to sytuacja pokazuje nam, jeżeli nie trwamy w prawdzie, jeżeli nie trwamy w społeczności z Bogiem, jeżeli nie miłujemy naszej prawdy, jeżeli nie trwamy w prawdzie. I Słowo Boże pokazuje nam jasno, że tą prawdą jest Jezus Chrystus. W wielu miejscach Nowy Testament pokazuje nam tą rzecz, że tą prawdą objawioną dla każdego człowieka wierzącego jest Jezus Chrystus. Jest Boży Syn. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, w 3 rozdziale jest to zapisane, tam Słowo Boże odkrywa nam pewną zasadę w życiu człowieka wierzącego, w życiu każdego człowieka. Jest to 3 rozdział, odczytam 20 i 21 werset. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Słowo Boże pokazuje pewną zasadę. Jeżeli trwamy w prawdzie, jeżeli kochamy prawdę, to chcemy poznawać tą prawdę, chcemy przebywać w tej prawdzie, chcemy pogłębiać poznanie naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chcemy być jak najbliżej w Niego, lgniemy do Niego, przychodzimy do Niego. Często modlitwą takiego człowieka jest ta prośba, aby Pan Bóg objawiał jego serce. Zdarza się nam, wierzę to głęboko, że często w naszych modlitwach, kiedy przychodzimy, stajemy szczerze przed Panem, to prosimy, aby Pan pokazał nasze życie, aby pokazał nas w taki sposób, jak On nas widzi, bo Boże, są w naszym życiu rzeczy, których my nie dostrzegamy. Ale to jest właśnie cecha człowieka, który kocha prawdę, który przybliża się do światłości, który chce, aby to Słowo objawiało, aby dotykało jego serce, który przychodzi do Pana w szczerości, w prosty sposób, w prostocie swojego serca i mówi, Panie, może nie wszystko rozumiem, nie wszystko widzę w swoim życiu, zechciej mi pokazać. Chcę przebywać w tej prawdzie, chcę ją kochać, chcę być dla Ciebie. Ale człowiek, który nienawidzi światłości, on nie będzie przychodził, on nie będzie szukał. On będzie szukał rzeczy, które są proste, które przyjemne, które będą wprowadzać taką radość w jego życie. Będzie szukał, będzie się oddalał od tej prawdy. I dlatego Pan Bóg i Słowo Boże pokazuje, że taki człowiek, który nie trwa, nie jest ugruntowany w prawdzie, może zostać w prosty sposób zwiedzony, a więcej, że Pan Bóg do tego może dopuścić. Kiedy patrzymy na Słowo Boże pokazuje nam, że w życiu człowieka wierzącego jest tak naprawdę jeden cel. Cel jego istnienia. Jest jedna rzecz, dla której każdy człowiek wierzący żyje i istnieje. Jest to uwielbienie Boga.
Jest to oddanie chwały Boga. Kiedy otwieramy list do Efezjan, pierwszy rozdział, Słowo Boże mówi, że odkupił nas dla siebie, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. Naszym celem, celem naszego życia, naszej społeczności, tego, że przychodzimy na to miejsce, jest uwielbienie naszego Boga. A głównym pragnieniem naszych serc powinno być Jego poznanie. Słowo Boże, Ewangelia Jana, 17 rozdział, mówi, że to jest życie wieczne, abyśmy poznali Ojca, abyśmy poznali Jego Syna, abyśmy trwali w tej społeczności. A Pan Jezus więcej objawia nam w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, mówi, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i temu, komu Syn zechce objawić, ten może poznać Syna. I naszym zadaniem, naszym pragnieniem, taką nadrzędną, myślę, rzeczą w naszym życiu właśnie powinny być te dwie główne rzeczy. Aby imię Boże było uwielbione w nas i abyśmy my wzrastali w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy wzrastali w poznawaniu tej prawdy. Uwielbienie jest niezwykle ważną rzeczą w życiu człowieka wierzącego. Ta wdzięczność, która wypływa z naszych serc, to, że dostrzegamy Bożą działalność w naszym życiu, to, że jesteśmy za nią wdzięczni, że wypowiadamy te słowa chwały, uwielbienia dla naszego Boga. On nas, jak mówi Słowo Boże, stworzył właśnie w tym celu, aby uwielbić swoje imię pośród nas, poprzez nas i w nas, w naszym życiu. I czasami dopuszcza wiele różnych sytuacji w naszym życiu, które nie są proste, nieprzyjemne dla nas, ale właśnie w tym jednym celu, aby objawić swoją moc i aby uwielbić swoje imię w nas, aby On był wywyższony, aby On był uwielbiony w nas, bo taki jest też Jego pragnienie, aby uwielbić się w nas, aby objawiać nam samego siebie. Dlatego dał nam też swego Ducha, o którym Pan Jezus powiedział, że kiedy ten Duch przyjdzie, On nas wprowadzi we wszelką prawdę. On nam objawi, On z tego, co jest od Pana Jezusa, weźmie i przekaże dla nas, abyśmy wzrastali w poznaniu, abyśmy wzrastali w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale jest rzeczą oczywistą, że w wielkiej mierze zależy to też od naszego nastawienia, od pragnienia naszego serca. W bardzo prosty sposób człowiek może w swoim życiu zablokować Ducha Świętego. Może zamknąć swoje uszy, przestać słuchać, przestać szukać, odłożyć Słowo Boże, zrezygnować z modlitwy, gdzieś troszeczkę odejść, zająć się innymi rzeczami i przestać słuchać Bożego głosu. Nie jest prostą rzeczą w całym tym natłoku tego życia, w tym też świecie, w którym żyjemy, w całym tym hałasie, w całym tej presji tego świata, znaleźć takie miejsce wyciszenia, aby być, przebywać z Bogiem, słuchać Jego głosu, aby usłyszeć Go. A naszym zadaniem, jak mówi Słowo Boże, jest to, abyśmy słyszeli Jego głos. Takie są Jego owce. Ewangelia Jana w 10 rozdziale w prosty sposób to nam pokazuje, że Jego owce znają Jego głos. Znają Jego głos. My pamiętamy tą historię, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się tym niewiastom i kiedy one Go ujrzały, one Go nie rozpoznały. Ale kiedy Jego głos dotarł do ich serca, kiedy ten głos Jezusa Chrystusa dotknął się ich serc, one momentalnie, tak jakby ich oczy zostały otworzone, momentalnie rozpoznały, poznały, że to jest ich Jezus, że to jest ich Zbawiciel. I pytanie dzisiaj jest, które sobie zadaję i które myślę, że przez Słowo Boże chciałbym zadać wam, drodzy bracia i siostry, czy słyszymy ten głos? Czy słyszymy ten głos naszego Pana? Czy poznajemy Go? List do Hebrajczyków objawia nam, że to nowe przymierze, w którym zostaliśmy postawieni, że to nowe przymierze, w którym jesteśmy wprowadzeni przez Jezusa Chrystusa, ono cechuje się tym, że Boży lud zna głos swojego Boga, że Słowo Boże jest wpisane w Jego wnętrze, w Jego serce, że ma poznanie prawdy, ma poznanie Bożej woli, że przebywa w społeczności z Bożej, że Duch Boży go prowadzi. Nie jesteśmy już teraz poddani i zdani na łaskę jakiegoś człowieka. Mamy Świętego Bożego Ducha, którym Bóg wypełnia nasze serca po to, aby nas uczyć, aby nas prowadzić i aby przemawiać do naszych wnętrz. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy dzisiaj sprawdzili swoje serca, czy miłujemy prawdę, czy trwamy w prawdzie, czy chodzimy w prawdzie, czy nasze serca lgną do tej prawdy, czy chcemy ją poznawać, czy chcemy przebywać w Bożej obecności. Żyjemy w takich czasach, że ludzie przestają wierzyć w wiele takich fundamentalnych rzeczy. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie przestają wierzyć w piekło, przestają wierzyć w sąd żywych umarłych, w to, że człowiek wierzący powinien umartwiać swoje ciało, prowadzić święte, czyste życie,
że przestają wierzyć w moc modlitwy, wiele rzeczy przestają wierzyć i poddają je w wątpliwości. I kiedy popytamy ludzi z zewnątrz, to zakładają, że piekło jest dla jakichś takich naprawdę już straconych ludzi, ludzi, którzy popełnili najgorsze przestępstwa. Ale Słowo Boże pokazuje, że dla każdego, kto nie trwa w Chrystusie, że dla każdego, kto nie trwa w Bożej woli, kto nie chodzi z Chrystusem, nie ma innej rzeczywistości, jak to piekło, które jest przygotowane dla tych, którzy nie wytrwali, którzy nie oddali swojego życia dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzimy, że to są czasy, kiedy przeciwnik właśnie wprowadza te zwiedzenia, stara się zachwiać te fundamenty życia człowieka wierzącego, te fundamenty nauki Bożego Słowa, te proste sprawy próbuje wykręcić i gdzieś tak jakby przedstawić w innym świetle, aby człowiek Boży troszeczkę po troszeczku gdzieś odchodził. Dlatego naszym zadaniem jest pilnować, trwać w tym Słowie, trwać w Bożej nauce, trwać w nauce naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na charakterystykę pierwszego Kościoła, kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, to Słowo Boże pokazuje nam taki model pierwszego Kościoła, model życia człowieka wierzącego, model życia społeczności ludzi wierzących. I kiedy otwieramy drugi rozdział, 44 werset i czytamy, Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Przepraszam, 42. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy wierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. I tu Słowo Boże pokazuje nam, w czym człowiek wierzący powinien trwać, w czym powinien przebywać. Powinien przebywać w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. Powinien się spotykać z narodem wierzącym. W jego sercu powinno być to pragnienie przebywania w społeczności z ludem Bożym. I Słowo pokazuje, że to nie chodzi tylko o takie życie, kiedy jesteśmy w Kościele razem ze sobą, kiedy przychodzimy się, mamy wyznaczony czas. Ale Słowo Boże pokazuje, że ci ludzie spotykali się po domach, odwiedzali się, chcieli spędzać ze sobą czas. Dla nich to, że spotkali się w świątyni, było troszeczkę za mało. Oni przebywali ze sobą, spożywali ze sobą posiłek, radowali się w prostocie serca, uwielbiali swojego Boga. I uwielbienie w życiu człowieka wierzącego jest niezwykle istotną sprawą, z tego chociażby względu, że jest to jedna z niewielu rzeczy, których szatan nie jest w stanie podrobić. Jego celem nigdy nie było to, aby człowiek wierzący uwielbiał Boga. On może próbować odprowadzić go od prawdziwego, od żywego uwielbienia Boga, pokazać mu sposoby, które są niezgodne z Bożym Słowem, ale nie jest w stanie podrobić tego żywego i tego wspaniałego uwielbienia, które płynie ze społeczności ludu wierzącego. Z tej prostej zasady, że on nienawidzi Boga, nienawidzi Kościoła, nienawidzi wszystkiego, co jest święte. Dlatego dla nas jest niezwykłą potrzebą, abyśmy tak jakby troszeczkę wrócili do tych korzeni, abyśmy spojrzeli, sprawdzili swoje życie i nie wybrali sobie tylko jedną z tych rzeczy, nie wybrali sobie na przykład tylko naukę, wzięli Słowo Boże i tylko studiowali i nic więcej nas nie interesuje, zamykamy się w swoim domu, jesteśmy w Słowie, to jest dobre. To Słowo pokazuje nam, autor Dziejów Apostolskich, że to by nie wystarczyło, to by było troszeczkę za mało. Dlatego zachęcam nas, abyśmy idąc śladami naszych ojców, śladami wiary naszych poprzedników, tych, którzy wytrwali, którzy otrzymali chlubne świadectwo, którzy dopełnili swojego biegu, abyśmy naśladując ich wiarę postępowali właśnie według tych przykładów, o których czytamy w Słowie Bożym. I jest jedna rzecz, jedno niebezpieczeństwo, o którym też mówi Słowo Boże. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale. Chciałbym odczytać to miejsce. 12 do 14 wersetu. 3 rozdział listu do Hebrajczyków, 12 do 14 wersetu. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia,
dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. I to Słowo Boże, autor tego listu, pokazuje nam kolejne takie niebezpieczeństwo. Kiedy nie trwamy w prawdzie, kiedy nie przystępujemy do światłości, kiedy nie trwamy społeczności z Bogiem, w życiu takiego człowieka pojawia się grzech. A co ten grzech czyni? A ten grzech zatwardza nasze serca. Sprawia, że zaczynamy wierzyć kłamstwu, że jesteśmy oszukani przez ten grzech. Dzisiaj, tak jak w pierwszym kościele, problemem wielu kościołów jest to, że ludzie przyzwyczaili się do takiej letniości, do tego, że jest coś w ich życiu, coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. To Słowo Boże mówi, że jest grzechem, ale my nazywamy to upadkiem, pomyłką. Różnie to zaczynamy nazywać, zmiękczając przesłanie tego. W ludziach przestaje być ta świadomość grzechu, tego problemu, jakim jest grzechem. I kiedy ostatnio słuchałem jedno z kazań, tam padło takie pytanie i ono mnie tak mocno zastanowiło. Bo usługujący człowiek zwrócił uwagę i zadał proste pytanie dla słuchacza. Powiedział, co w twoim życiu jest większym problemem? Czy grzech, który masz, czy choroba, która ciebie dotyka? I podał jako przykład, na przykład, że ktoś ma raka. Co jest dla niego większym problemem? Gdzie będzie większy nacisk kładł w swoim życiu? I patrząc po sobie, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy otrzymałem tą informację, kiedy otrzymałem wyniki tych badań, to mimowolnie człowiek zaczyna szukać ratunku, tak? Zaczyna szukać pomocy w modlitwie, w słowie, szuka w społeczności z Bogiem, w społeczności narodu wierzącego, przychodzi i to jest dobrą rzeczą, że z każdym problemem, z każdą sytuacją my przychodzimy. Ale grzech jest czymś, co jest o wiele bardziej poważne, drodzy bracia i siostry. Choroba prowadzi być może czasami nas do śmierci, ale śmierć nie jest czymś, co nas odłącza od Jezusa Chrystusa, a wręcz przeciwnie, jest przejściem z tego ziemskiej rzeczywistości do społeczności z naszym Panem. Natomiast grzech, który jest w naszym życiu, on nas oddziela od Boga. On nas pozbawia życia duchowego. Oddziela, sprawia, że zaczynamy wierzyć kłamstwu, że odchodzimy od prawdy, że przestajemy szukać Bożego oblicza, że ta relacja, która powinna być taka żywa i świeża w naszym życiu, ona się coraz bardziej zaczyna niszczyć i psuć. Zaczynamy tracić pokój, zaczynamy tracić w naszym życiu radość, a jednak dostrzega się, że nie tak chętnie mówimy o naszych problemach, nie tak chętnie, kiedy walczymy z grzechem w naszym życiu, nie tak chętnie szukamy gdzieś społeczności, pomocy, że jednak większy jakiś nacisk kładziemy właśnie na to, kiedy jesteśmy chorzy. Szukamy Bożego oblicza, prosimy o modlitwę, walczymy z tym na różne sposoby, prosimy naszych przyjaciół, braci, sióstr, potrafimy w wielu też społecznościach o to prosić, wiele zborów się modli. Ja za to dziękuję, drodzy bracia i siostry, Bogu, że mam taką możliwość. Nie zrozumcie mnie źle. Dziękuję, że w moim doświadczeniu wy jesteście dla mnie oparciem. Wasze modlitwy są dla mnie wsparciem, że wiele społeczności narodu Bożego szuka Bożego oblicza i wstawia się za mną. Ale musimy zrozumieć, że grzech jest równie poważny i równie destrukcyjny w życiu człowieka wierzącego, bo niszczy to, co jest dobre, niszczy naszą relację i społeczność z Bogiem. I tak jak powiedziałem, jednym z problemów pierwszego kościoła, o czym apostoł Paweł mówi, było to, że było tam wielu nienarodzonych, nieodrodzonych ludzi, że weszli do społeczności z Bogiem, ale nigdy tak naprawdę nie przeżyli nowego narodzenia. Były to osoby, które potrzebowały Bożej łaski, Bożego zmiłowania, które potrzebowały oczyszczenia i uświęcenia. I myślę, że historia naszego życia tak jakby zatacza koło. Żyjemy w czasach, gdzie kiedy patrzymy na kościoły, jest wiele właśnie nieodrodzonych, nienarodzonych na nowo ludzi. Ludzi, którzy nie uporządkowali swojego życia, którzy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Ludzi, którzy być może przyjęli Go swoim umysłem, może jest dla nich miłą rzeczą pójść na społeczność, uczestniczyć w pieśniach, modlitwach, cieszyć się, ale w swoim życiu tak naprawdę czują pustkę i w jakiś sposób może przyzwyczaili się do tego. Przychodzą, tak jak swego czasu, żeśmy z tego miejsca słyszeli, ogrzać się przy cudzym ogniu, tak? Ogrzać się czymś ciepłym. Przychodzą, bo jest im tu miło, bo jest im tu przyjemnie, bo ktoś ich z radością, z miłością powita, uściśnie ich dłoń, przytuli. Doświadczają rzeczy, których może normalnie w tym świecie nie doświadczają, bo jest to świat pozbawiony miłości, pozbawiony
pozbawione radości i przychodzą tutaj zaczerpnąć z tego, czego brakuje im w swoim życiu, ale w ich sercu nie ma tego pragnienia, nie ma tej tęsknoty. Nic się w ich życiu nie zmienia. Przychodzą, ale Słowo Boże to jakby nie miało dostępu, Duch Święty nie może dotknąć, przemienić ich serca. I taki stan potrafi trwać wiele, wiele lat. Dlatego, że jest grzech, który zatwardza czyjeś serce. Dlatego, że jest grzech, który sprawia, że człowiek jest oszukany. Że wierzy, że być może jakoś to będzie. Może jakoś się uda, może za parę lat uda mi się. Wierzy, że może swoimi siłami jest w stanie zmienić swoje położenie. Wielokrotnie obiecuje sobie, że to był ostatni raz, że już więcej tego nie zrobi, że od jutra będzie lepiej. Ale nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Dlatego, że nie ma w nas miłości do prawdy. Nie zbliżamy się do światłości. Słowo Boże pokazuje nam, że potrzebujemy Chrystusa, że bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Że my jako ludzie zawodzimy, że jesteśmy słabi, że nie ma w nas siły, nie ma możliwości, abyśmy sami przez własne uczynki, przez własną silną wolę, czy cokolwiek, jak to nazwiemy, mogli zmienić swoje życie i dostąpić uświęcenia. Nie. Uświęcenie Słowo Boże pokazuje i odkupienie jest w Jezusie Chrystusie. Tylko w Nim, tylko przez Niego, tylko z Jego łaski. I dla nas, jako ludzi, którzy jesteśmy, tak jak to mówi Ewangelia Mateusza, jesteśmy czasami tacy jak ci nędzarze, jak ci ubodzy. Przychodzimy do naszego Pana i przychodzimy tacy, jakie jesteśmy i mówimy do Niego szczerze, że bez Niego nie jesteśmy w stanie nic uczynić, nigdzie zajść, że On musi nas badać, doświadczać, objawiać nasze serca, abyśmy trwali w prawdzie, że to On musi nas zmieniać. Ale naszym zadaniem jest Mu się poddać, pozwolić Mu na to, pozwolić, aby Duch Święty przemawiał, pouczał, przyjmować tą prawdę. Nie zamykać swoich uszu, kiedy mówi, nawet jeżeli czasami są to rzeczy, które nie są dla nas przyjemne, jeżeli są to rzeczy, które mówią do nas, abyśmy poszli, przeprosili kogoś, poszli, coś wyznali, coś powiedzieli. Musimy się poddawać naszemu Bogu. Jeżeli chcemy trwać w Nim, trwać w Jego Słowie, trwać w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. I Słowo Boże, kiedy wrócimy do tego miejsca, od którego rozpocząłem, do drugiego listu do Tesaloniczan, kiedy czytamy dalej, tam pokazuje nam apostoł Paweł tę prawdę. Pokazuje nam naszą drogę, pokazuje, że Bóg od początku wybrał nas do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Jest to 13 werset. Przez uświęcenie ducha, to, że pozwalało mi Duchowi Świętemu, aby nas przenikał nasze serca, pokazywał nam przez Słowo Boże, że wierzymy w prawdę, wierzymy w Jezusa Chrystusa, że przychodzimy do Niego, szukamy w Nim społeczności, doświadczamy Go, badamy swoje serca i sprawdzamy. Jeżeli całe nasze życie opiera się na tym, co robimy i w jaki sposób o sobie myślimy, to możemy się minąć z celem. Każdy człowiek, który nazywa się dzieckiem Bożym, musi w swoim życiu doświadczyć żywego i realnego Boga. Musi zrozumieć, że Bóg w Chrystusie zmiłował się nad nim, że wyratował go, że przebaczył mu jego grzech, że dotknął się jego serca. Musi mieć w swoim sercu tą głęboką świadomość, to głębokie przekonanie o tym, że rzeczywiście Bóg jest żywy, że rzeczywiście Bóg dotknął się mojego serca. Ja mam tą pewność, wiem o tym. Dlatego, że Bóg zawsze przychodzi w mocy, że Boża ręka jest żywa, że ona ma moc zmienić nasze życie. To nie jest tak, że Pan Bóg zmienia, napełnia nas duchem, daje nam języki, my się modlimy nowymi językami, ale nie ma mocy zmienić naszego charakteru. Że Bóg przychodzi, daje nam Ducha Świętego, On nam daje radość, pokój, ale jednocześnie zostawia nasz charakter takim, jakim był, nasze przyzwyczajenia takimi, jakimi były i my często się tłumaczymy, że to taki mam charakter. Jestem złośliwy, jestem nieprzyjemny, to taki mam charakter, trudno mi z tym. Pan Bóg, kiedy dotyka się człowieka, ma moc zmienić go całego. Kiedy patrzymy na apostołów, kiedy patrzymy na apostoła miłości, apostoła Jana, miał ten przydomek, to byli synowie gromu. On był jednym z tych, którzy chciał ściągnąć ten ogień na te miasta samarytańskie za to, że nie przyjęły Chrystusa. On był pierwszy, który, kiedy trzeba było kogoś napomnieć, na kogoś krzyknąć, ale kiedy Duch Święty przyszedł do jego życia, my widzimy w nim apostoła miłości, człowieka, który jest głęboko przeświadczony o Bożej miłości i który o tej miłości mówi i który tą miłością żyje i pokazuje, że wierzący człowiek jest człowiekiem miłości, którego serce jest pełne miłości. I kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, kiedy żywy Bóg dotyka się naszego życia, On nas zmienia diametralnie. To nie jest zmiana częściowa, że coś weźmie, coś zostawi. Ale Pan Bóg nas zmienia. On chce, abyśmy byli
abyśmy doszli do tej doskonałości, do wymiarów naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby to było naszym pragnieniem, to było naszym celem, abyśmy nie przyzwyczajali się do tego, co jest w naszym życiu, ale właśnie szukali Bożego oblicza, przybliżali się do tej światłości. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy w ciele, nigdy nie osiągniemy takiej doskonałości, jakim był Jezus Chrystus, ale naszym pragnieniem jest to, aby do tego dążyć. Nie przyzwyczajamy się do tego, do tej sytuacji, w której się znajdujemy, ale nasze pragnienia, nasze myśli, nasze modlitwy kierujemy do naszego Boga. Szukamy tej prawdy. Chcemy w niej trwać, chcemy poddawać Mu swoje życie. Chcemy, aby Duch Święty nas prowadził, aby ożywiał nas, aby nasze myśli one były poddane Mu, aby każda myśl w naszym sercu, która przychodzi, aby była poddana w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, aby Boży pokój wypełniał nasze serca, aby w nas objawiała się Jego miłość, Jego dobroć. My, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, jest to dla nas niesamowity przykład, drodzy bracia, drogie siostry. I my śpiewamy tą pieśń, On szedł z piekocie dnia. I tam pokazana jest, ta pieśń mówi o tej miłości, jaką On żywił do tych swoich nieprzyjaciół, do tych, którzy Go naciskali do Niego. Jak wielko jest to dla nas wyzwanie, aby... To już nie mówię o miłości, aczkolwiek Słowo Boże wzywa nas do tego, aby miłować naszych nieprzyjaciół, aby miłować tych ludzi, którzy nas otaczają, aby prosić o ich zbawienie, ale Słowo Boże też mówi o miłości do siebie nawzajem, do brata, do siostry. To, że pragnieniem mojego serca jest to, aby Pan Bóg mu błogosławił, błogosławię go, wspieram, stawiam się za nim, pragnę dla niego dobra. Dlatego naszym zadaniem, naszym pragnieniem, tak jak powiedziałem i od czego rozpocząłem, powinno być to, abyśmy pragnęli, aby imię Boże było uwielbione w naszym życiu, abyśmy nasze życie, naszą relację, wszystko to, co robimy, to, co czynimy, podporządkowali temu jednemu celowi, aby imię Jezusa Chrystusa było uwielbione w nas. Może nie rozumiemy, może czasami jest to dla nas trudne do zaakceptowania, to, co przychodzi, ale celem naszego Pana jest uwielbić się w nas. I Jego pragnieniem, o którym mówi apostoł Paweł, jest to miejsce, które mówi, że wszystko, cokolwiek czyni, współdziała dla naszego dobra. Z tymi, którzy Go miłują, On czyni to wszystko dla Jego dobra. I naszym pragnieniem powinno być poznawanie Go, przebywanie, wzrastanie w Nim. Panie, każdego dnia chcę być bliżej Ciebie, chcę Ciebie bardziej poznawać, przebywać w Tobie. Ale to się wiąże też z pewnym wyrzeczeniem, pewnym poświęceniem, z pozostawieniem pewnych rzeczy. I tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, Słowo Boże, modlitwa, wdzięczność, radość w prostocie serca, w społeczności ludu wierzącego, przebywaniu we wspólnocie. My rozumiemy wtedy, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, że nie jesteśmy Kościołem jakiegoś człowieka, jakiejś denominacji, pomimo że posiadamy pewną nazwę, ale to jest Kościół Jezusa Chrystusa. On jest Jego Panem, Jego Twórcą, Jego właścicielem. On jest Jego głową, jak mówi Słowo Boże, a my jesteśmy Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia, jak mówi apostoł Paweł w jednym ze swoich listów. Naszym Panem, naszym Królem jest Jezus Chrystus. Naszym pragnieniem powinno być, abyśmy Go poznawali i aby Jego imię było uwielbione w nas i poprzez nas. Ale jeżeli nie trwamy w prawdzie, jeżeli nie trwamy w światłości, jeśli nie chodzimy w światłości, jeśli nie trwamy w Duchu Świętym, to gdzieś te rzeczy będą nam umykać. Gdzieś powoli będziemy krok po kroku odchodzić. Coraz może mniej nacisku przykładać do modlitwy, coraz mniej czasu spędzać ze Słowem Bożym, społecznością Bogiem. A swego czasu Augustyn, jeden z mężów i ojców Kościoła, powiedział takie proste słowa. Ty, Panie, stworzyłeś nas dla siebie i dlatego nasze serca nie spoczną, dopóki nie znajdą ukojenia w Tobie. Nasze serca nie znajdą ukojenia, nie spoczną, dopóki nie znajdą ukojenia w Tobie. A król Dawid w jednym ze swoich psalmów mówi, nie pozwolę zamknąć się moim oczom, nie pozwolę sobie położyć się do łóżka i zasnąć, dopóki nie znajdę miejsca dla mojego Boga. Dopóki w moim sercu nie odczuję, że Bóg jest ze mną. Dopóki nie usłyszę Go, nie poczuję w moim wnętrzu, że żywy Bóg jest dzisiaj ze mną, że tego wieczoru, kiedy zasypiam, czy tego poranka, kiedy się budzę, że mój Bóg jest ze mną. Że mój Bóg mówi do mnie, że Jego Duch Święty przekonuje mnie o tym, daje mi tą pewność w moje serce. Że chodzę w światłości, że trwam w Bożej prawdzie, trwam w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, to jest taką prostą prawdą, że Bóg nie zawsze przychodzi tak jak potężny wiatr, nie zawsze przychodzi jak ten huragan w gromach, ale czasami przychodzi w prosty i w cichy sposób. A
Ale kiedy przychodzi, On przychodzi ze swoją mocą. Przychodzi w pełni swojej mocy, autorytetu, w pełni swego ducha i nie ma możliwości, aby człowiek tego w swoim sercu nie poczuł. I zachęcam nas, abyśmy badali swoje serca. Apostoł Jan, kończąc swój list, pierwszy swój list, który napisał w 5 rozdziale, mówi bardzo proste słowa, ale też sposób, w jaki możemy sprawdzać swoje życie. Kto ma syna, ten ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. To jest prosta rzecz, którą możemy praktykować i sprawdzać w swoim życiu. Jeżeli mam pewność, że Jezus Chrystus jest ze mną, że trwam w Nim, że chodzę w światłości, że chodzę w społeczności z Nim, mogę mieć nadzieję, że kiedy przyjdzie ten czas, stanę z radością przed moim Panem, że ujrzę Go, Jego oblicze, że to napełni moje serce głęboką radością. Ale muszę chodzić w Nim, muszę w Nim trwać. Tego życzę sobie i Wam, aby Boży pokój, aby Boża obecność, Duch Święty wypełniał nasze serca. Jemu niech będzie chwała. Amen.